Dobry wieczór, mam tę przyjemność rozmawiać z gwiazdą sobotniej sceny Dni Ponidzia 2024, Lanbery. Witam serdecznie, bardzo jest miło mi tutaj być. Pogoda nam dopisała, więc nic tylko wychodzić na scenę. Zacznijmy od początku. Jak narodziła się gwiazda Lanbery? Jakie były początki twojej kariery? Myślę, że nie mamy tyle czasu, proszę państwa, bo ta historia jest bardzo długa, kręta, wyboista i trwa już oficjalnie, już prawie dekadę. Natomiast to było wiele, wiele lat prób, błędów, starań i myślę, że determinacja moja wspięła się na jakieś gigantyczne wyżyny. Ale mam ogromną satysfakcję, że żyję i robię to, co żyję z tego, co kocham po prostu. Zmieniłaś ostatnio wytwórnię i nagrałaś także nową płytę. Czym wyróżnia się nowe kawałki? Nowe kawałki są zapowiedzią kolejnego albumu, który ukaże się już prawdopodobnie jesienią, jeśli wszystko się tam zepnie ładnie. Rzeczywiście zmieniłam wytwórnię, jestem teraz w Warner Music Poland, wspaniała wytwórnia, pełna pasjonatów i ludzi, którzy kochają muzykę, a to jest naprawdę rzadkość, o dziwo. Jesteś artystką wszechstronną, piszesz, komponujesz, co byś poradziła innym artystom? Nie mam jakiegoś złotego zestawu rad, nie mam jakiegoś złotego środka, po prostu starajmy się być w tym, co robimy, jak śpiewamy, jak wyglądamy też, jak najbardziej sobą. Ja wiem, że to brzmi banalnie, ale chyba to jest podstawą do sukcesu, żeby nie tracić gdzieś tam z oczu przede wszystkim tego, co nam tam bardzo głęboko w sercu gra. Współpracuję z różnymi artystami polskiej sceny muzycznej. Z kim może na ile, może nie najlepiej, ale z kim może taka najciekawiej układała się współpraca? Nie robiłabym tutaj rankingów, z kim najciekawsza. Wszystkie przygody traktuję na równi. Naprawdę na równi. Wszystkie mnie czegoś też nauczyły. Ja dałam z siebie też bardzo dużo. I chyba przy tym pozostańmy, bo to jest najważniejsze, żeby się po prostu wymieniać energią. Co może życzyć Lanbery widzom w Pińczowie, na Ponidziu? Przede wszystkim dużo zdrówka, bo to jest najważniejsze. Ja ostatnio tak trochę miałam przeziębienie, więc zdrówko nawet w wakacje, nawet w ciepłe dni jest najważniejsze. Natomiast życzę wam przede wszystkim pięknych wakacji, bo to jest najważniejsze, żeby wypocząć, żeby trochę naładować te nasze akumulatory, które są eksploatowane bardzo intensywnie podczas roku szkolnego i nie tylko. Więc odpoczywajmy, relaksujmy się, odpocznijmy trochę od telefonów, może się uda, chociaż na chwilę. Tego wam życzę, spokoju przede wszystkim. Dziękujemy. Dzięki. Więcej chcę. Na dłoni serce mam, serce mam.
dajesz moc mi, przeżyć gorsze dni, przed nami tyle niespisanych. Serdecznie Pińczów. Jest nam bardzo, bardzo miło, że tak licznie przybyliście dzisiejszego wieczoru. Naprawdę cudowny widok, naprawdę cudowny widok. Zabieramy was wszystkich ze sobą w taką muzyczną podróż po kamieniach milowych tej mojej artystycznej drogi. Zaczęliśmy od mojego debiutu. I to w przyszłym roku będzie to 10 lat, dekada od premiery tej piosenki, a ta piosenka ma wciąż aktualne przesłanie, ponieważ ta piosenka, czyli Podpalimy Świat, jest o wymianie energetycznej, to znaczy o dzieleniu się dobrą energią. I czuję, że tutaj mamy sporą dawkę dobrej energii. A teraz, moi drodzy, wędrujemy sobie do roku 2018. Dawno nie grałam tej piosenki w moim secie koncertowym, ale mam nadzieję, że ją gdzieś tam kojarzycie. Nie będę już iść, wiem, nie powinnam.
Chcę jeszcze jeden raz na szczycie z tobą stać, a bez ciebie nie mam mnie. W piątek.